Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli co wam powiem wielkopostnie. Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem. Miłosierdzie bez sprawiedliwości jest matką nieporządku i ruiny. Tak rzekł święty Tomasz z Akwinu. Bo ta dzisiejsza scena przypomina nam, że sądzi tylko Bóg, a my jesteśmy grzesznikami. Choć nie brakuje nam codziennych ocen, wielokrotnie krzywdzących i odbierających drugiemu dobre imię. Spokój Jezusa kontrastuje z napięciem oskarżycieli kobiety, którzy czekają na wyrok bezstronnego człowieka. A Jezus pisał palcem po ziemi, jakby nie zważając na to, co mówią zebrani. Oni pragnęli jednego – dobić człowieka poranionego, zabrać mu wszelką nadzieję i pokazać, że jest nikim. Nie ma większego okrucieństwa, jak zabić godność człowieka w człowieku. Przecież grzech sam sobie nas wyniszcza, ale ludzka opinia zabija wszelką chęć do życia. Jezus zadaje pytanie, wyzwanie – kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Święty Augustyn na tą scenę stawia nas pod ścianą, przy której musimy przemyśleć swoje zachowanie, swoje życie. On tak napisał, ale jak mogą wypełnić prawo i ukarać ową kobietę ci, którzy są godni kary? Niech każdy z was zastanowi się nad samym sobą. Niech wejdzie w głąb siebie. Niech stanie przed trybunałem swego umysłu i postawi się przed własnym sumieniem. Niech przymusi się do wyznania. Każdy w siebie spoglądając odkryje w sobie grzesznika. I nagle okazuje się, że nikt nie potępił kobiety. Nikt z obecnych, ani nawet Jezus. Przecież pytanie, które postawiono Jezusowi, stawiało trudne dylematy przed nim. Należało wybrać między sprawiedliwością wynikającą z prawa, a złamaniem prawa. To była dramatyczna scena, gdzie życie kobiety zależało od Jezusa. Jego życie też było wystawione na próbę, gdyby chciał podżegać do łamania prawa. Był w tym podstęp ukryty pod pozornym szacunkiem do jego osoby. A Jezus, jednocześnie słuchając, pisał palcem po piasku. Czy Bóg nie zapisał swym palcem prawa na kamiennych tablicach? Więc stanął Jezus przed zgromadzonymi nie jako Jezus z Nazaretu, nie jako nauczyciel, ale jako prawodawca. Powiedział to, co należało powiedzieć, a komentując odejście wszystkich, powiedział tej kobiecie dobre słowo. Idź i nie grzesz więcej. Każde dobre słowo, a jeszcze podparte gestem ludzkiej miłości, może przemienić drugą osobę na dobre. Podobnie ma się rzecz z wywieraniem jakiejś presji, by osiągnąć swój cel. Takie działanie podparte złym słowem niszczy życie wielu ludziom. Bo tak jak język może służyć błogosławieństwu i przekleństwu, tak kamień może być użyty do kamienowania, jak i do budowania. Ta perykopa pokazuje nam przewrotność ludzi, którzy używają człowieka, by odegrać się na kimś zupełnie innym. Oskarżyciele kobiety biorą ją za zakładnika, którego spisują na straty, ale przez to mają satysfakcję, że złapali Jezusa w potrzask. Im dłużej milczał, tym głośniej i agresywniej naciskali. Lecz jeszcze nie nadeszła godzina Jezusa. Reakcja mistrza jest uderzająca, który jest uosobioną sprawiedliwością. Jezus miał świadomość, że nikt z nas nie jest bez winy. Miał świadomość, że ta kobieta nie jest aniołem, ale wiedział też, że życie ludzkie jest ważniejsze od grzechu. W żadnym momencie z jego ust nie wychodzą słowa potępienia, ale przebaczenia i miłosierdzia, z łagodnością, która delikatnie zaprasza do nawrócenia. Z Panem Bogiem.